Państwo, witam Was bardzo serdecznie w tej amnezji. Kolekcja to są chyba trzy części, więc włączmy sobie pierwszą po prostu. Kurczę, ja nawet nie wiedziałem, że są trzy części, ja myślałem, że to jest tylko jedna. No to proszę. Gra się nieźle rozwinęła. Widziałem chyba tylko jedną część tam w urywkach. Chciałem troszkę to przyciszyć na początek, bo mi zaraz pewnie coś wyskoczy od razu. Na razie pokazują nam... Okej. Okay. To bardzo przypomina Penumbrę. To jest chyba nawet twórców Penumbry, nie? Dźwięki i to, jak wygląda gra, mechanika samej gry, nie? Nie ma dźwięku? I specjalnie to robią, żeby, nie wiem, co przestraszyć? Chcę go ściszyć w słuchawkach, ale wtedy wy będziecie mnie słyszeć. Czekać, jak przybliżę się troszkę, żebyście więcej słyszeli, co do was będę mówić. Postaram się też trochę głośniej mówić. Mam nadzieję, że nie będzie takich pierdzeń w mikrofonie przez to. Ale okej, zagramy sobie na pewno jakieś tam 20 minut. Don't forget, some things mustn't be forgotten. Zobaczymy. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am Daniel. Hey, Daniel. Jestem David. Zagrajmy w grę. Dobra. Nie jesteśmy. Mogę stać? Mogę coś się rozejrzeć. Statki. Kurczę, jak bardzo to przypomina Penumbrę. Ja grałem Penumbrę. Amnezję już nie miałem wtedy okazji. Przeszkadza mi ten... Jest ekwipunek. Dobra. Chyba zły pomysł tu iść. Od samej krwi chyba, nie? Może musimy to iść. Próbujemy? Strasznie niewyraźnie jest. Nic nie widać. No nie, jednak... Chyba tutaj trzeba iść. Jakie dziwne sterowanie. Tu mamy. Co to jest? No nic. Latarka? Czekajcie. Tylko jak to teraz włączyć? Nie pamiętam. To wygląda jak guzik w ogóle. Znaleźć tą latarkę. Oj, nie trafiasz. Nie jest tutaj za ciemno. Może troszkę to rozjaśnimy, co? Bo ja tutaj to nic nie widzę.
A tym bardziej wy nic nie będziecie widzieć. Dobra, muszę do góry wejść. Czekajcie, bo tu się w sumie otworzyły drzwi. Wcześniej. Ogień. Można rzucać. Ale dobrze. No dobra. Ja nie wiem, czy w ogóle coś tu znajdziemy. Czy ja się będę kręcił w kółko po prostu. I gubił się. W bądź razie chcę wam po prostu pokazać, jak gra wygląda. Zresztą chyba wszyscy wiecie, jak wygląda. Myślę, że przejdziemy sobie kawałek, odpalimy może drugą część, zobaczymy, nie? Zobaczylibyśmy, co jest w drugiej części. Nic nie widzę. Ostatni. Włączyć latarkę. O. Nie mogę stać w cieniu. Trochę głupie. Ciekawe, czy w następnych częściach jest lepsza grafika. Kurczę, 5 minut już minęło. Jakby nie patrzeć, to możliwe, że nawet nie zdążę nic spotkać, jeśli się nie pośpieszę. Tutaj trzeba naprawdę pograć z godzinę przynajmniej, żeby coś znaleźć, żeby coś tutaj odkryć, żeby coś spotkać w ogóle, bo tu chyba jakiś potwór z tego wiem, co biega. Przynajmniej tak było w Penumbrze. Tutaj pewnie zrobili podobnie, bo... bym się po nich przynajmniej spodziewał. Musi trochę ciemnie. Jest ciemno, no. Wiecie. Jak ja mam zapalić światło? Nie mam latarki, no. Idzie. Nie tutaj iść, ale tu kompletnie nic nie widać. Jest coś jeszcze. Dobrze. Coś tam zyskaliśmy. Wiecie, czy ono mi zajmuje w ogóle miejsce? Czy ja to zebrałem, to jest olej? Mówię X-em. Nie. Jeszcze. To się używa. Może tak jakoś. Że będziemy ją oszczędzać trochę. A zresztą pozwolę oszczędzać, skoro i tak jest tylko pokazówka, zaraz to będziemy było. W bądź razie gierka zyskała naprawdę sporą popularność. Dużo kanałów bardzo to nagrywano, YouTube, może dlatego ja też tego nie chcę zbytnio nagrywać. Ja to mniej więcej widziałem, wiecie, jak to wygląda, więc
Nic tutaj jakiegoś nowego raczej mi nie pokażą. Jest notatka. 19th of August 1839. God willing, the name Alexander of Brandenburg redeem us both. Przełączyć na drugą część, zobaczyć jak tam być w nocy. Jestem ciekawy, że w sumie są trzy części aż. Nie chcę nagrywać po prostu drugiego odcinka, dlatego że nie zdążę, a najbardziej chciałbym Metal Gear Solid zagrać, naprawdę. Tam myślę, że zrobimy taki 40-minutowy aż. Proszę, sekretną część jakieś. Chciałbym jeszcze zrobić trzy inne części. Znaczy dwie jeszcze inne części. Wszystkie trzy sobie sprawdzili, jak wyglądają. Jest jakaś zmiana grafiki, jak się zaczyna kampania. No właśnie to jest to, że ja nie chcę za dużo wam pokazywać, tak? Bo to są takie pokazówki. Jakbym nagrywał Let's Play, to wtedy byśmy po prostu zagrali dosyć sporo. A tak to może tutaj zapiszemy, to jest chyba nawet dobre miejsce. Spróbujemy odpalić drugą część, jak będzie wyglądać, nie? Dobra, bo mi się tutaj WoW aktualizuje, jakbym nie chciał. Troszkę to przeszkadza. Add new game. Yes. Czy to coś da? Czy będę znowu w tej samej grze? Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy nie będę musiał włączyć jeszcze raz. Żeby wrócić do tego menu, żeby tam coś wybierało. Te części. Tak, to jest to samo. Tutaj wejdźmy po prostu bez zapisu. Nope. Dostałem achievementa. Nope. To jest mistrzowskie. Tak jakby ktoś po prostu, wiecie, włączył grę i po prostu nope. Nie gram. Dziękuję. Świetny achievement. No dobra, przełączymy na tamtą grę po prostu. Okej, widzimy się ponownie. Mam tutaj do wyboru inne rzeczy. Zobaczmy sobie teraz ten Justin. To jest pewnie druga część. Kurczę, jest tego trochę. No, nie spodziewałem się, że jest aż tak dużo tych części. Powiem wam, że widziałem z tej amnezji, jak ludzie tam biegali, coś robili, ale jakoś nigdy mnie nie interesowała ta gra. Penumbra mnie interesowała. Tam była ciekawa gierka. Troszkę je zjaśnię, żebyście znowu widzieli. Tam była ciekawa gierka. Podobało mi się to, jak było w Penumbrze. Tutaj troszkę mało mnie to interesuje. No możecie mnie może tam zamordować za to, że wam nie pokazuję tutaj. Albo się czegoś tutaj nie wystraszam, bo były jakieś tam momenty z tymi drzwiami przynajmniej, później powinien być pewnie jakiś potwór. Ale nie o to chodzi w tym materiale, to pokazuje co jest na PS Plusa. Gierka jest straszna z tego co wiem, tam trzeba uciekać przed tym potworem, nie można z nim walczyć. Więc spodziewajcie się tego, jeśli się zdecydujecie zagrać. Teraz odpalmy sobie drugą część, zobaczmy czy będzie jakaś różnica w tym. Bo to mnie najbardziej interesuje, czy jest różnica w tych częściach. No i przeszkadza mi... Przeszkadza mi najbardziej to, że jest za głośno. Nie wiem, czy wy mnie słyszycie w ogóle. Czy to nie jest za głośno. Na Black Flag Penumbry w więzieniu. A, czekajcie. Bienvenue. You are now listening to the sound of my disembodied voice. It will serve you no purpose to look for me, for this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche. Może grafika się trochę zmieniła. Ale tak to szału nie ma. Szczerze mówiąc, to jak to jest z tym misterem i grałem. Kurczę, ja to cały czas mówię do Penumbra. Może dlatego, że w Penumbra akurat grałem.
otworzyć. O, to miejsce widziałem kiedyś. Nie pamiętam, czy coś można było tutaj zrobić, nie? Jest tutaj coś. Nie mogę podnieść tego. Okej. Dobra, jest tutaj coś ciekawego. Jakieś tam napisy, jakieś tam historia. Tego to się tu nie spodziewałem. Help me, please, help me. Zwłoki leżą po coś. Teraz z grubej rury nas wpuszczają. Od razu nam pokazują potwora, od razu. Ale pewnie dlatego, że gracze, którzy przeszli jedynkę, od razu wiedzą, co tutaj ich czeka. Może tak. My jesteśmy tutaj pierwszy raz przynajmniej. Jeżeli się zainteresował przejściem tej gry, to też już się będzie spodziewał w takim miejscu potwory od razu na początku. Tylko to podnieść w taki sposób. Tutaj nic nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Chodźmy stąd. Strasznie ciemno. O, siema. Zara. Dobra. Chciałbyś być zainteresowany, jak wygląda śmierć. O nie, on jest przede mną. Nie. Nie, to jest. Nic nie widzę. Okej, może już nie będę po prostu zaczynać tego od nowa. Myślę, że na tym skończymy. Chciałbym pokazać wam jeszcze trzecią część, ale myślę, że to będzie taki fajny smaczek, żebyście sami się przekonali. No cóż, tak wygląda amnezja. Widzicie, są tu potwory, jest mroczno, jest strasznie, są dziwne dźwięki. W każdym razie jakoś, jak przeszedłem penumbrę, to szczerze mówiąc, to mnie interesowała ta gra, ale jakoś szału poza tym nie było. To jest taka gra zrobiona, żeby nas na siłę przestraszyć. Tak przynajmniej to odczuwam, nie? Żeby na siłę nas przestraszyć. Nie możemy w żaden sposób się bronić. Gdziekolwiek pójdziemy, to zaraz naszemu bohaterowi kręci się w głowie, zaraz głupieje, zaraz coś mu się dzieje. Nie możemy tam nic praktycznie takiego robić. No ale to jest taki styl gry. Do mnie on troszkę mniej przemawia może niż do innych. Może dlatego po prostu nigdy nie zagrałem w tą amnezję. Jedynie w Penumbrze sobie przynajmniej dwie części. Może dlatego, że była tam fajna historia. Ale też to było dawno, już nie pamiętam. Nawet dostanę się natknąłem na materiał, jak ktoś nagrywał Penumbrę. To naprawdę, jaka tam jest grafika, a jak ja to pamiętam, to... Ale to często tak jest, nie? Często to pamiętamy po prostu super te gry, a grafika tam była po prostu dosyć ciężka do... Nie wiem, do wyobrażania sobie. Może większość nasza wyobraźnia działała. Widzę po prostu płaski teren, dwa kamienie na tym i to według mnie było jakieś świetna grafika. No cóż, czasy się zmieniają, nie? Wszystko się zmienia. Już tą amnezję można stwierdzić nawet, że jest słaba grafika. Ja tutaj zresztą mało co widziałem, bo ciągle mi kurde się rozmazywał ten ekran, no bo było zbyt ciemno. Nawet nie mieliśmy lampki teraz na początku. No cóż, ja się z wami żegnam, zagramy sobie jeszcze w Metal Gear Solid, tam będzie troszkę dłuższy materiał, mam nadzieję. Chyba będzie dłuższy, zobaczymy, co tam nam pokaże ta gra. Cóż, to dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego, już w ostatniej grze.